Wychowałem się w Warszawie, w mieście, które ma bardzo specyficzną historię. Jest to miasto, które wyrosło na ruinach i nawet miejsce, w którym pracuję, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, znajduje się w budynku dawnej kwatery SS na terenie dawnego getta warszawskiego. Nazywam się Michał Bilewicz, jestem psychologiem społecznym. Badania, za które zostałem nagrodzony nagrodą NCN-u, dotyczyły przekonań antysemickich, ich struktury oraz ich przyczyn i konsekwencji. Nasze badania pokazują, jakie są tego psychologiczne przyczyny. Historia Warszawy i historia Polski w ogóle, czy historia wszelkich miejsc, które doświadczyły w swoich dziejach ludobójstwa czy konfliktów zbrojnych, skłania nas do tego, aby wykorzystać wiedzę naukową do lepszego zapobiegania konfliktom etnicznym w przyszłości. Jak pokazuje psychologia, wszelkie grupy, w tym grupy narodowe, są takim rozszerzeniem ja, są rozszerzeniem tego, co my myślimy o sobie samych.